gminie Nowa Ruda w sołectwie Sokolec odbyły się dwa wydarzenia biegowe – półmaraton sowiogórski i sowiogórska dycha. Na starcie stanęło ponad 300 zawodników z całej Polski i zagranicy. Organizatorami była gmina Nowa Ruda i Centrum Kultury gminy Nowa Ruda. Przede wszystkim zapewniamy im bezpłatne widoki. Przepiękne widoki i promocja naszej gminy niesamowita przy okazji. Świetna atmosfera, jak zwykle najlepsza organizacja biegów, wydarzenia realizowane przez Centrum Kultury gminy Nowa Ruda. No i wspaniali turyści, którzy przyjeżdżają do nas i wracają niejednokrotnie kolejny raz na kolejne biegi, w ogóle odpoczywać. Biegowy weekend w gminie Nowa Ruda, sowiogórska dycha i półmaraton sowiogórski. Nowe trasy chcemy pokazywać zawodniczkom, zawodnikom, kolejne piękne miejsca górsowich. Wiele przewyższeń, wiele urokliwych miejsc, trasa w początkowych kilometrach wspólna dla dyszki i półmaratonu. Później po 8 kilometrze zawodnicy sowiogórskiej dychy skręcają w prawo i zmierzają do nas na metę, a przed biegaczami półmaratonu jeszcze kolejne kilkanaście kilometrów. Přijel jsem tady z nedalekého Trutnova a jinak nádherný závod, skvělá organizace, perfektní trať, výborně značená, že se nedalo nikde zabloudit, opravdu super, díky moc. Trasa bardzo wymagająca, dużo błota, widać, že bez gleby się nie obyło. 46,5 minuty, czas uważam dobry. Trasa bardzo fajna. Dobrze oznaczona i taka techniczna. Biegałam na Wielkiej Sowie już 3 razy, ale i na półmaratonie, no dobrze, to 4 razy. Teraz jestem pierwszy raz na tej dyszce. Trasa bardzo mi się podobała, chociaż buty źle dostosowałam i się trochę ślizgałam, więc nie czułam się pewnie. Bardzo dobrze do pierwszą piątkę pobiegłam. Potem chciałam przyspieszyć, ale jednak zabrakło troszeczkę energii. Trasa fajna, bo biegowa mimo wszystko. Dużo błota. Ale ciekawe, widoczki też było, mi się biegło fajnie. Troszkę szkoda, że jednak nie popadało, bo duszno było. Po tym całym deszczu porannym taka duchota, ale trasa super biegowa. Fajne góry, bo właśnie biegowe, łatwy dostęp, fajna atmosfera, super organizacja. Wracam zawsze z chęcią. Sowiogórską dychę wygrał Paweł Brydl, drugi był Bartłomiej Wojsław, a trzeci Marcin Trela. Wśród kobiet zwyciężyła Iwona Wicha, drugie miejsce zajęła Monika Straszko, a trzecie Anna Krycińska. 10. półmaraton sowiogórski wygrał Jakub Gorzelańczyk. Kolejnym biegowym wydarzeniem w gminie będzie bieg na Wielką Sowę, który odbędzie się 6 sierpnia.